Słowa Ewangelii według świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Dlaczego? Dlatego, że Jezus zaczął mówić do nich otwarcie, a może dlatego, że oni zaczęli rozumieć swojego mistrza. Zrozumienie słów Ewangelii nie należy do najłatwiejszych zadań w naszym życiu. Potrzeba jednak, abyśmy słuchali Chrystusa systematycznie, a z czasem zaczniemy lepiej rozumieć to, co On do nas mówi. Języka Biblii trzeba się uczyć najlepiej systematycznie każdego dnia, słuchać i rozważać je w swoim sercu, tak jak to czyniła Maryja. Trzeba przeczytać Biblię kilka razy, aż do tego momentu, kiedy ona zacznie czytać nasze życie. Nie da się zrozumieć Biblii bez Chrystusa, ale nie da się również poznać Jezusa, nie posiadając znajomości Pisma Świętego. Bycie chrześcijaninem, bycie uczniem Chrystusa zakłada nie tylko to, że uczymy się tego, czego On nauczał, ale również wchodzimy z Chrystusem w bliską, przyjacielską relację. Nie można być uczniem Chrystusa, nie można stawać się Jego przyjacielem, jeśli się Go nie zna wystarczająco dobrze. Apostołowie przeszli długą drogę. Przez 3 lata przebywali z Chrystusem dzień w dzień. Dopiero pod koniec tego okresu zaczęli powoli rozumieć to, czego ich nauczał. Nie wolno nam się poddawać zwątpieniu lub zniechęceniu. Chciejmy dalej podążać za Jezusem, słuchać Jego słów i rozważać je w swoim sercu. Bądźmy cierpliwi. Dajmy Jemu i sobie czas. Kiedyś zaczniemy wszystko rozumieć lepiej.